Państwa. Cała Polska solidarna z Ukrainą. Już ponad 500 000 uchodźców wojennych znalazło się w naszym kraju. Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Dramatyczna sytuacja w Ukrainie. Uchodźcy uciekają do Polski przed wojną. Na rano 509 osób mamy zakwalifikowanych w województwie kujawsko-pomorskim, które mają pobyt lub są już zarezerwowani. Region solidarny z Ukrainą. Z wielu stron płynie pomoc. I chemia, i ubrania. Co jest potrzebne? W pierwszej kolejności duża ilość ziemniaków, buraków i cebuli, twarde owoce. Środa Popielcowa. Rozpoczyna się 40-dniowy Wielki Post. Żeby przeżywać gorzkie żale, czyli wsłuchać się w swój żal. To już siódmy dzień coraz bardziej krwawych działań wojennych w Ukrainie. Trwa rosyjska ofensywa na największe miasta, m.in. Kijów, Charków, Mariupol. Kiedy mężczyźni walczą przed wojną, do Polski uciekają kobiety i dzieci. Do naszego regionu dotarło dotąd ponad 500 obywateli Ukrainy. Wiele osób zgłasza się do punktu informacyjnego uruchomionego kilka dni temu na dworcu PKP w Bydgoszczy. Drugi taki punkt działa w Toruniu. W czasie wojny w Ukrainie w Polsce nie brakuje osób chętnych nieść bezwarunkową pomoc. Podczas gdy jedni próbują pomagać na granicy, drudzy robią to lokalnie, tam gdzie mieszkają. Dziesiątki młodych ludzi zaangażowało się do pracy w punkcie segregacji darów w toruńskim centrum targowym Park. Po prostu mam wolny czas i chętnie pomagam w tym, żeby po prostu posortować wszystko, żeby nie było zbędnego chaosu, żeby w kartonie było wiadomo, co jedzie, gdzie jedzie. Po prostu strasznie chciałam pomóc, było mi bardzo przykro z powodu tego, co się tam stało i no, chcę zrobić wszystko, co mogę. Oczywiście już się dołożyłam do różnych zbiórek i zamierzam zrobić co w mojej mocy. Po prostu będę tu przychodzić więcej. Jest to najlepsza forma niż rozsyłanie jakichś fake newsów czy memów w związku z wojną. Uważam, że każdy mógłby się zaangażować, poświęcić chociaż godzinę na przyjście tutaj, na pomoc, na dostarczenie jakiejś rzeczy, bo w kółko także są one dowożone. Także myślę, że bardzo warto pomagać. A pomóc można przekazując m.in. odzież, koce, środki czystości oraz żywność z długim terminem ważności. Tutaj posegregowane i uporządkowane dary zostają przewiezione dla województwa centralnego punktu, jakie zostało zorganizowane w Bydgoszczy. To jednak nie jedyna forma wsparcia dla uchodźców w regionie. Na dworcu głównym PKP w Bydgoszczy od soboty funkcjonuje punkt informacyjny. Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, służby i WOT służą pomocą 24 godziny na dobę. Taki punkt funkcjonuje już także na dworcu głównym w Toruniu. To tutaj Ukraińcy zgłaszają się po pomoc, najczęściej nie mają ze sobą żadnych dokumentów. Nie jest to jednak przeszkodą, bo już ponad 500 000 osób otrzymało w regionie bezpieczne schronienie, a wkrótce pomocą objętych zostanie kolejnych 700 uchodźców. Tutaj się pojawiają osoby, które wysiadają oczywiście z pociągu, ale przede wszystkim taka informacja przekazywana jest na granicy, że osoby mają się kierować, jeżeli potrzebują jakiejkolwiek pomocy, właśnie w takie miejsce jak dworce kolejowe w największych miastach. To jest takie ułatwienie i to się naprawdę, szanowni Państwo, sprawdza. Michał Kosiak, TVP3 Bydgoszcz. Ogromne potrzeby wykrwawiającej się, ale walecznej Ukrainy i coraz większe zaangażowanie mieszkańców Kujaw i Pomorza. W pomoc uchodźcom włączają się także lekarze, interniści, pediatrzy, urolodzy czy stomatolodzy. Z bezpłatnej konsultacji medycznej mogą skorzystać wszystkie uciekające przed wojną osoby, które potrzebują pilnego leczenia. W przychodniach i gabinetach dostępni będą także tłumacze języka ukraińskiego, którzy pomogą w komunikacji z lekarzem. Wcześniej szczepiono tu przeciw COVID-19. Dziś ten gabinet zamienia się w medyczny punkt konsultacyjny dla uchodźców. Bydgoska przychodnia leśna przy ulicy Czerkaskiej włącza się w pomoc dla osób ze wschodu. Punkt ma być czynny od poniedziałku do piątku. Ukraińcy potrzebujący wsparcia mogą rejestrować się za pomocą specjalnej infolinii obsługiwanej w języku ukraińskim. Tu bezpłatnych porad będzie udzielać ponad 30 lekarzy. W dużej mierze są to lekarze podstawowe, jak i
zdrowotnej i duże grono pediatrów, tak? Ponieważ no, wiemy, że do Polski przyjechało bardzo dużo, tutaj do Bydgoszczy również, dzieci, które potrzebują takiej opieki. Również są to ginekolodzy, stomatolodzy, urolodzy, ortopedzi, no cała rzesza specjalistów, którzy chcą pomóc. W komunikacji pacjenta z lekarzem może pomóc także tłumacz. Drzwi swoich gabinetów otwierają także medycy pracujący w prywatnych klinikach. W ParisMedzie przy ulicy Jagiellońskiej 111 na osoby potrzebujące czekać będzie między innymi urolog, internista, endokrynolog i chirurg. Harmonogram dyżurów dostępny będzie na stronie internetowej, także w języku ukraińskim. Jeżeli nie będzie wymienionej specjalizacji dla danej osoby, która będzie potrzebowała, to wspiera też nas Collegium Medicum, oferując jak gdyby pomoc w poszukiwaniu natychmiastowej danej specjalizacji. Warunkiem uzyskania pomocy jest przedstawienie zaświadczenia o przekroczeniu granicy po 23 lutego. W tym samym budynku pomoc stomatologiczną dla dzieci i dorosłych oferują dentyści z kliniki Dental One. W sytuacji, kiedy osoba z Ukrainy będzie odczuwała dolegliwości bólowe, będą to jakieś intensywne bóle, lekarze na pewno tutaj znajdą czas na to, aby przyjąć tych pacjentów w naszej klinice. Są gotowi do takiej pomocy, żeby zadziałać przeciwbólowo, żeby doraźnie udzielić tej pierwszej natychmiastowej pomocy. Lekarze zachęcają do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu wizyty. Osoby przybywające z Ukrainy, jeśli chcą, to mogą także zaszczepić się przeciw COVID-19. Są punkty dostępne szczepień, mamy duże możliwości tutaj pod tym względem, nie ma żadnych ograniczeń, więc myślę, że przy pomocy samorządów będzie się w dużej mierze to odbywało, ale będziemy też sytuację obserwowali. Najcenniejszym lekiem jest jednak krew, która w razie potrzeby może być także przetransportowana na wschód. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w tej chwili jej nie brakuje, ale sytuacja może szybko ulec zmianie. Apelujemy o to, żeby zwracać uwagę na naszą stronę internetową. Ona jest codziennie aktualizowana, są tam bieżące informacje o tym, jaka grupa krwi jest potrzebna, czy są jakieś dodatkowe konieczne mobilizacje chętnych do oddania. Obecnie o oddawanie krwi proszone są osoby z grupą ARH- i 0RH-. Bydgoszcz, Monika Komisarek. Trwa wielki eksodus mieszkańców Ukrainy. Urząd Miasta w Bydgoszczy apeluje do organizatorów zbiórek o szybkie dostarczanie darów do magazynów w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku. Chodzi o to, by jak najszybciej transportami trafiały one do potrzebujących. To, co w tej chwili jest najbardziej potrzebne, to żywność, konserwy, mąka, ryż, oleje oraz twarde warzywa i owoce. Od samego rana wielka mobilizacja. Kilkudziesięciu wolontariuszy pracuje w pocie czoła, by kartony z najpotrzebniejszymi produktami dotarły do najbardziej potrzebujących osób dotkniętych wojną na Ukrainie. I te kartony jest wypełnione, pakujemy i dajemy na paletę. Co dzisiaj się znajduje w tych kartonach? W tym momencie to jest i chemia, i ubrania dla osób z Bydgoszczy głównie, które przyjeżdżają, ale część idzie też na palety, na transport, na granicę. Pomoc płynie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. To transport, który w samo południe wyruszył z Bydgoszczy do Wierzbicy w województwie mazowieckim. Dary trafią tam do 100 uchodźców z Ukrainy. Dostaliśmy konkretną listę potrzebnych rzeczy, którą przygotowaliśmy. Przede wszystkim oczywiście jedzenie, żeby można było tych pierwszych osoby nakarmić. Ciepłe rzeczy dla dzieci, dla kobiet, kosmetyki. Wystarczył apel w mediach społecznościowych. Udało się zebrać potrzebne produkty, a po pojawieniu się informacji w internecie błyskawicznie znalazł się też kierowca, który zapewnił transport z darami do potrzebujących. Młodsi i starsi, każdy pomaga jak może. Ja tu z radością przychodzę. To jest no potrzeba taka jakaś. Widzę bardzo dużo fajnej młodzieży. Wczoraj to było budujące. By jednak wolontariusze mogli nadal pracować, cały czas potrzebne jest wsparcie mieszkańców. Leki przeciwbólowe, opatrunki, ubrania i przede wszystkim żywność. Dary można przywozić do punktów zbiórek. Ten w bydgoskiej hali targowo-wystawienniczej otwarty jest codziennie od 8 do 20. Potrzebne są przede wszystkim ziemniaki, buraki, cebula, twarde warzywa i owoce, a także konserwy, suche produkty, kasza, ryż i mąka. Cebulionka.
Urząd Miasta w Bydgoszczy apeluje do organizatorów akcji pomocowych w regionie, by szybko dostarczali dary do hali w Myślęcinku, bo tocząca się wojna coraz bardziej utrudnia pojazdom wiozącym pomoc dotarcie do celu. Mamy najpilniejszą potrzebę, to jest żywność, której zaczyna brakować na Ukrainie. Generalnie wszystkie transporty będą szły oficjalnie przez kanał rządowy, przez wojsko, przez Agencję Rezerw Strategicznych, z tego względu, że po stronie ukraińskiej zdarzają się już ostrzeliwania tego typu, więc to musi być zabezpieczone, żeby ta żywność trafiła, nie została rozgrabiana przez wojska rosyjskie. Dary, które w najbliższych transportach nie wyruszą na Ukrainę, pozostaną w zasobach miasta i będą przeznaczone dla uchodźców, którzy trafili do Bydgoszczy. Każdy może także zrobić zakupy w internecie. Ruszyła akcja Razem dla Ukrainy, w którą włączył się m.in. Polski Czerwony Krzyż. Wystarczy wejść na stronę razemdlaukrainy.pl. Tam znajduje się lista kilkunastu produktów wybranych przez Polski Czerwony Krzyż jako te najbardziej kluczowe dla rodzin ukraińskich, które uciekają przed wojną. Wystarczy, że wybierzemy kilka z nich. Zakupione przez internet produkty trafią do magazynów Polskiego Czerwonego Krzyża, a stamtąd do rodzin ukraińskich. Bydgoszcz, Agata Chyłka-Wnuk. Gesty wsparcia i akcje pomocy także w Grudziądzu. W mieście uruchomiono specjalny punkt informacyjny. Przygotowane są również tymczasowe miejsca pobytu dla uchodźców, którzy mają dotrzeć na Kujawy i Pomorze. Znam takich chłopaków, którzy stąd wyjeżdżają, tam, bo chcą pomóc. Pani Oksana pochodzi z Ukrainy. Od 5 lat mieszka w Grudziądzu. Przyjechała, by pracować w Polsce. Jednak, jak sama podkreśla, jej myśli wciąż wracają w rodzinne strony, do ojczyzny. Tam, gdzie obecnie toczy się wojna. Jestem dumna z naszych chłopaków, którzy idą tam i walczą za nasz kraj. Nie chcą jego oddać. Nikomu niczego złego nie zrobili. Po prostu walczą o swoje dzieci, o swoje rodziny, bo chcą mieszkać w swoim niepodległym kraju. W obliczu rosyjskiej agresji pani Oksana postanowiła pomóc swojej przyjaciółce, która wraz z córką dotarła do Polski. Inni członkowie rodziny pozostali w kraju, by walczyć. Udało się mi dzisiaj z nimi porozmawiać. Powiedział, że te wsparcie mają i czują i rozumieją i to tyle im daje, że Polska tak wspiera nasz kraj. Pomoc połączyła dwa narody. Opaski, bandaże, leki. Takie dary przygotowano dla tych, którzy walczą na froncie. To efekt zbiórki w ramach akcji Grudziądz dla Ukrainy, zorganizowanej w sieci. Mamy takie informacje, że bardzo dużo żołnierzy choruje i dlatego też ta prośba o te leki. Solidarność, która wybuchła, bo tak można powiedzieć, wraz z wojną, po prostu jest niesamowita. Oprócz zbiórek na terenie Grudziądza trwają przygotowania tymczasowych miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy. W bursie szkolnej przy ulicy Hallera schronienie może odnaleźć ponad 150 osób. Będą kolejne miejsca też wyznaczane, bo taka jest potrzeba. Wiadomo, że trzeba liczyć się z tym, że tych Ukraińców będzie bardzo dużo. Na terenie Urzędu Miejskiego uruchomiono punkt informacyjny dla mieszkańców Ukrainy. Informacje na temat miejsc zbiórek, potrzeb i form wsparcia są dostępne na stronie internetowej. Każdy gest, szczególnie teraz, budzi ogromną radość i nadzieję. Cieszę się, dziękuję bardzo. W imieniu swoich znajomych, bliskich, wszystkich Ukraińców. Po prostu niesamowita pomoc. Grudziądz, Karolina Ratajczak. To jest to główne wydanie zbliżeń, co przed nami. Jeden pocisk ładuj! Rośnie zainteresowanie Polaków służbą wojskową. Niższe koszty produkcji i wyższej jakości mięso to efekty projektu Bezpieczna Ferma. Od momentu agresji Rosji na Ukrainę rośnie zainteresowanie Polaków służbą w wojsku, a zwłaszcza w wojskach obrony terytorialnej. Na Kujawach i Pomorzu od kilku dni gotowość do wstąpienia w szeregi terytorialsów wzrosła dwukrotnie. Wojskowi odpowiedzialni za nabory przypominają o procedurach, które należy spełnić przed wstąpieniem do WOT-u. Punkt recepcyjny w Toruniu uruchomiony został w tym tygodniu. Obecnie przebywa tu kilkudziesięciu uchodźców z Ukrainy. W punkcie służą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomagają przy rejestracji oraz udzielają wszelkich niezbędnych informacji. Jest bardzo dużo tej pracy, ponieważ tutaj ci ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, no są, tak jak widać, na torbach, wymagają tej opieki. Chcą tej opieki i przede wszystkim nam dziękują za tą opiekę.
Terytorialsów spotkać można także w punktach informacyjnych, takich jak te na dworcach głównych w Bydgoszczy i Toruniu. Tutaj pełnią oni służbę w godzinach nocnych. Każdego dnia 40 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę w związku z przyjmowaniem uchodźców, a także sortowaniem darów wysyłanych za wschodnią granicę. Od kiedy doszło do agresji Rosji na Ukrainę, zainteresowanie służbą w szeregach WOT znacznie wzrosło. Tych wniosków jest ponad dwa razy więcej. W analogicznym czasie przed tą sytuacją było tych wniosków około 15 przez 6 dni. Obecnie spłynęło ich ponad 30 i to zainteresowanie rośnie z dnia na dzień. Osoby zainteresowane służbą w WOT-ie mogą się zgłosić przez specjalną, dedykowaną temu stronę internetową. Jest to strona rekruterzy.terytorialsi.mil.pl, na którym dany ochotnik może wpisać swój region, dany powiat i wyświetli się kontakt do danego rekrutera, który pokieruje całą jego rekrutacją. Jeden pocisk ładuj! Jeden pocisk ładuj! Wzrosło także zainteresowanie zawodową służbą wojskową i choć trudno tu o statystykę, to liczba telefonów i zapytań w wojskowych komendach uzupełnień jest coraz większa. W chwili obecnej duże zapotrzebowanie jest właśnie do służby przygotowawczej, które daje możliwość też do wstąpienia do zawodowej służby wojskowej oraz uzupełnianie jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Do służby można zgłosić się przez wojskowy portal rekrutacyjny. Następnie w ciągu 14 dni odpowiednia osoba z wojskowej komendy uzupełnień kontaktuje się z ochotnikiem i przeprowadza go przez dalszy proces rekrutacji. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Dziś środa popielcowa, która w Kościele katolickim rozpoczyna 40-dniowy Wielki Post, czas refleksji i pokuty, przygotowania wiernych do zmartwychwstania pańskiego. Zgodnie z prośbą papieża Franciszka, to dzień postu i modlitwy w intencji pokoju i solidarności z Ukrainą. Nie ma obowiązku uczestniczenia w tym nabożeństwie, jednak co roku wierni tłumnie gromadzą się w świątyniach. Dla katolików Popielec to ważny dzień, który rozpoczyna Wielki Post. Nasze grzechy polegają tylko i wyłącznie na kłamstwie. Na tym, że nie wierzymy Bogu, który mówi, kim jesteśmy. Gorzkie żale, rekolekcja, droga krzyżowa, ten dzisiejszy dzień, ten obrzęd posypania popiołem, to wszystko ma służyć jednej tylko rzeczy. Odkłamaniu rzeczywistości. Naszej rzeczywistości, do walki ze złym duchem, a zły duch to jest pan kłamstwa. Środa popielcowa nazwę przyjęła z obrzędu posypywania głów popiołem. Dla wierzących ten gest jest wezwaniem do pokuty i nawrócenia. To jest oczyszczenie. Oczyszczenie przychodzi od głowy, od naszych myśli, od naszego rozumu. I jak to jest symboliczne, ale też tak bardzo głęboko duchowe. Jeśli zaczniemy zmieniać nasze myślenie, nasze podejście, rozum, czyli od głowy tak zaczynamy zmieniać całe nasze życie. Tradycja posypywania popiołem sięga 8 wieku. Od 11 stulecia zwyczaj ten przyjął się w całym kościele. Popiół pochodzi ze spalonych palm, poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. W czasie nabożeństwa w kościele akademickim pod wezwaniem Świętego Ducha w Toruniu ojciec Ryszard Matejuk podkreślił, że wirusem, który szczególnie niszczy relacje człowieka z Bogiem, jest próżność. Jezuita nawoływał też do tego, aby dobrem przezwyciężać zło. A Jezus powie, błogosławcie tym, którzy was przeklinają albo szczekają. Nie złorzeczcie. Ten czas jest czasem błogosławionym. Nie zmarnujcie go. Zdaniem kapłanów trwający 40 dni okres Wielkiego Postu jest czasem szczególnego przygotowania, w którym powinniśmy skupić się na poszukiwaniu naszej tożsamości z Bogiem. Żeby przezywać gorzkie żale, czyli wsłuchać się w swój żal i naprawdę się nim przejąć, prawda? Zacząć żałować, że się w to nie wierzy, w to, co się stało dla mnie na krzyżu. Tylko, żebym wreszcie uwierzył, że naprawdę jestem Synem Bożym i się tym ucieszył i tym żył. Wszystko po to, by już niebawem móc w pełni przeżywać największe w całym roku liturgicznym święto Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkanoc. Toruń, Joanna Wojnowolska. W regionie kontynuowane są obchody przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. We Włocławku zaprezentowane zostały dwa filmy poświęcone żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego autorstwa Marcina Tomaszewskiego z TVP3 Bydgoszcz. Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo. W okolicy Włocławka po 1944 roku działało przynajmniej kilka oddziałów żołnierzy wyklętych. Działacze polskiego podziemia niepodległościowego po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni. Walczyli przeciwko narzuconej siłom władzy ludowej.
Nie tylko warto, ale trzeba pamiętać o żołnierzach wyklętych z tego względu, że no, poświęcili oni życie dla naszej ojczyzny, żyjąc w tak trudnych czasach. Starałem się uczniów zapoznać z pewnymi podstawowymi faktami związanymi właśnie z tworzeniem się polskiego podziemia, czyli tak zwanych żołnierzy wyklętych. Prelekcja to efekt współpracy Włocławskiego Centrum Kultury Browar i Instytutu Pamięci Narodowej z myślą o edukowaniu młodych ludzi. Odwiedzający mogli również obejrzeć dwa filmy zrealizowane przez dziennikarza TVP3 Bydgoszcz Marcina Tomaszewskiego, poświęcone związanym z regionem żołnierzom wyklętym, pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu o pseudonimie Pułk i Marii Sobocińskiej, kurierki i oficera do zadań specjalnych o pseudonimie Ryśka. Na terenie Włocławskiego Centrum Kultury dostępna jest również wystawa poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Ekspozycję oglądać można jeszcze przez tydzień. Edyta Starczewska, TVP3 Bydgoszcz. Obniżenie kosztów produkcji i uzyskanie wyższej jakości. Takie są osiągnięcia projektu Bezpieczna Ferma. Grupa naukowców, rolników i doradców w ramach programu Współpraca opracowała nowy sposób hodowli kurcząt. Na fermach drobiu nastroje nie są najgorsze. Notowania cen w skupach rosną, w ciągu roku zwiększyły się niemal o 30%, ale problemów ciągle nie brakuje. Grypa ptaków, rosnące ceny komponentów, pasz przekłada się na to, że coraz mniej hodowcom opłaca się utrzymywać ten drób. Hodowcy szukają zatem sposobu, by obniżyć koszty, a jednocześnie podnieść jakość. Jedną z metod jest specjalna technologia chowu kurcząt. Polega ona na dodawaniu naturalnych glinokrzemianów do ściółki i pasz. Produkujemy dzisiaj dobry surowiec, ale możemy poszukiwać rozwiązań takich, które wpłyną bezpośrednio na efektywność i na ekonomikę produkcji. Glinokrzemiany podawane w paszy wpływają na zwiększenie masy ciała i polepszenie jakości mięsa. W ściółce pełnią funkcję wchłaniającą. Dzięki temu podłoże jest suche, ogranicza się nieprzyjemny zapach. Do atmosfery przedostaje się mniej gazów cieplarnianych, a do gleby azotu. Hasłem projektu jest Bezpieczna Ferma w trosce o zwierzęta, klimat i środowisko. I te trzy słowa definiują wartość w zasadzie dodaną do całego projektu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody kurczęta mają bardziej komfortowe warunki do życia. Poprawia się ich zdrowotność. To wszystko ma ogromne znaczenie na fermach. Szukamy standardów jakościowych w produkcji i wprowadzamy innowacje dla producentów drobiu. Polska jest światowym liderem w hodowli i produkcji drobiu i musimy szukać rozwiązań i grupę na rzecz innowacji. Projekt jest realizowany w ramach programu Współpraca, w który zaangażowali się naukowcy, specjaliści z ośrodka doradztwa, rolnicy oraz przedstawiciele firm drobiarskich. Właśnie takie inicjatywy jak Bezpieczna Ferma są dowodem tego, że może praktyka z nauką pójść za rękę. Wspólne działania przyniosły efekty. Trzyletnie dokładne badania potwierdziły założenia naukowców o pozytywnym wpływie naturalnych glinokrzemianów na hodowlę. Teraz czas na upowszechnienie wynalazku. Czas na sport. Hubert Malinowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. W szeregach Jokera Świecie nie gasną nadzieje na utrzymanie w Taurun Lidze. Siatkarki trenera Piotra Mateli w zaległym meczu 16 kolejki pokonały w czterech setach BKS Bostik Bielsko-Biała. A kolejną niespodziankę Jokerki planują sprawić już w tę niedzielę. Każda wie, w jakiej sytuacji jesteśmy i po prostu musimy się skupić teraz na tych ostatnich meczach. Fajnie, że ten ostatni mecz też wygrałyśmy, bo to też dodaje takiej nadziei i no cały czas jesteśmy w grze, tak jak powiedziałam, no nie odpuszczamy, trenujemy ciężko i mam nadzieję, że kolejny mecz też będzie w naszym wykonaniu dobry. Więcej sportu w internecie na portalu TVP3 Bydgoszcz i o 21.40 w naszym codziennym serwisie. I jeszcze informacje o pogodzie. Angelika Bednarska. Dobry wieczór. Ludowe przysłowie głosi, że gdy pogoda w popielec służy, suchą wiosnę wróży. Według prognoz synoptyków potężne ośrodki wyżowe zdominują aurę w marcu, co oznacza, że będzie to miesiąc nie tylko bardzo suchy, ale też słoneczny. Suma opadów może być mniejsza od normy wieloletniej. W tych najbliższych godzinach nad województwem dominować będzie pogodne, chwilami nawet bezchmurne niebo. Przy braku tak zwanej pierzynki z chmur w dalszym ciągu czekają na
nas nocne przymrozki. Nad ranem termometry wskażą około minus 2 stopni, natomiast w ciągu dnia maksymalnie 7. Poza tym jutro nam nie zabraknie słońca. Więcej informacji już za chwilę. Zapraszam i do zobaczenia. Kolejne informacje zbliżeń o godzinie 21:30. Zapraszam, do zobaczenia.